Hejka, kochani, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz adwentowy Sinsay z biżuterią. Kosztował on 39,99. Stacjonarnie kupiłam go w Sinsayu, więc przekonajmy się, co kryje się w środku. A więc przejdźmy do otwierania. Muszę Wam powiedzieć na samym wstępie, że kalendarze dostępne w Sinsayu są wszystkie podniszczone. Wszystkie okienka są dosyć wgniecione, ciężko w ogóle znaleźć taki kalendarz, który nie miałby wgniecionych okienek. My przeglądaliśmy wszystkie kalendarze, które tam były z Jackiem po kolei i no ciężko było znaleźć taki, któremu coś by nie dolegało, więc bardzo słabo. Też słabe jest to, tak jak Jacek wspomniał w sklepie, że nie mają one folii ochronnej, tylko są od razu, tutaj od razu można wgnieść to okienko. Nie wiem, czy ta folia by coś dała, no ale strasznie były pogniecione, bardzo mi się to nie podobało. A więc przejdźmy już do otwierania, taki krótki wstęp. Numerki możecie tak słabo widzieć, z tego co ja widzę, ale musicie mi zaufać, że to jest dany numerek. Dobra, przechodzimy do otwierania jedynki. No i w jedynce mamy w ogóle wszystko, jest chyba to źle włożone, ten spód, bo są dwa okienka w jednym. No więc widzicie, jak to wygląda. Mamy tutaj dwie rzeczy. Nie wiem, czy jakaś spadła z któregoś okienka, czy po prostu ten plastik w środku jest włożony odwrotnie. Więc już mi się to nie podoba. Okej, nie będziemy sobie psuli tutaj wstępu. Więc w jedynce, powiedzmy, że w jedynce, bo ją otworzyliśmy, mamy tutaj takie ładne kolczyki, choinki. Bardzo spoko są te kolczyki, myślę. Więc przejdźmy do dwójki. Zobaczymy, co czeka nas w dwójce. W dwójce już okienko, no raczej też się nie zgadza, ponieważ jest dłuższe. Ale w dwójce mamy taki łańcuszek z zawieszką, taką choineczką. Trójeczka jest na dole. I w trójeczce nie mamy nic. Możemy sobie coś wyciągnąć tutaj, ale tak mi się wydaje, że ten plastik jest po prostu źle włożony odwrotnie. I w trójeczce mamy takie kolczyki, reniferki. Taki jakby nos renifera z rogami. Takie maciubcie oczka. Słodkie. Teraz przejdziemy do czwóreczki. Już jestem bardzo niezadowolona z tego kalendarza, że dosyć jest pognieciony, to jeszcze jest odwrotnie włożony. Czwóreczkę mamy tutaj. I w czwóreczce mamy pierścionek. Jest to pierścionek z taką choineczką. Bardzo ładnie on wygląda. Takie świąteczne. Piąteczka. No i w piąteczce widzicie, co się dzieje tutaj, nie? Widzicie, o co mi chodzi, o czym ja mówię, że tutaj jest po prostu nie tak włożone. I w piąteczce mamy takie wieńce, bardzo się ładnie mienią, kolczyki. Szóstka, szóstka. Szóstka duża. I w szóstce mamy jakiś łańcuszek. Zaraz tutaj doprowadzę to do ładu i składu. W szósteczce mamy taki łańcuszek z taką gwiazdeczką. Tutaj podciągnę to i tak będzie widać. Wszystko oczywiście w kolorze złotym, ponieważ są jeszcze dostępne srebrny i złoty, ten jest czerwony. Widzieliśmy tylko jeszcze srebrny, był aktualnie dostępny w sklepie, ale zdecydowałam się na ten czerwony. Ja nie noszę zbyt takiej biżuterii, więc nie chciałam też tego za dużo brać. Ale byłam ciekawa, więc chciałam dla Was otworzyć. Siódemka. W siódemce znowu mamy bardzo długie okienko, które nie jest długie. A w siódemce mamy taką bransoletkę na rzemyku. Albo choker, nie wiem dokładnie, bo tutaj rzemyk wygląda na dosyć długi. Z gwiazdką. Ósemeczka. W ósemeczce mamy taki zestawik, jest to albo wisiorek, albo bransoletka i kolczyki z płatkami śniegu. Bardzo ładnie wyglądają. Dziewiątka.
No, w dziewiątce to powiem wam, że nie wiem, z której strony wyciągać, ale wyciągnę może z tej. W dziewiątce mamy takie kolczyki, koła w kolorach takich cukrowych, cukrowa laska jak jest, taka biało-czerwona, więc takie mamy tutaj kolczyki. 10. I w dziesiątce mamy trzy rzeczy, które sobie wybierzemy. Wybiorę to najmniejsze. W dziesiątce powiedzmy, że mamy tutaj bransoletkę. Przypuszczam, że to jest bransoletka. Z takimi dzwoneczkami. Dzwoni nawet nam. 11. No słabo, ja jestem trochę niezadowolona, ponieważ ciekawe co będzie w 24. Może już to otworzyłam, tak jak normalnie powinno być. No ale to nie jest moja wina, że to tak wygląda, tak? Dziesiątko otwieram, 11. W 11 mamy tutaj kolejną śnieżynkę. I właśnie też nie wiem, czy to jest wisiorek, czy bransoletka. Przypuszczam, że to jest wisiorek, a to jest bransoletka. I mamy taki cały komplecik już. Więc fajnie. 12. W 12 do kompleciku znaleźliśmy pierścionek właśnie z tą śnieżynką. Fajnie, już mamy jeden cały taki komplecik. 13. 13 mamy tutaj na dole. I w 13, moi drodzy, znaleźliśmy kolczyki, dzwoneczki. Tutaj próbuję ogarnąć. Jakby mi tak przy uchu dzwoniło, to bym chyba szało dostała. Czyli do zestawu z naszą bransoletką, bądź bransoletką, przypuszczam, bransoletką. Powiedzmy, że bransoletką. 14. Już minęliśmy połowę kalendarza. No w 14 nie mamy nic. 15. Ale w 15 coś znaleźliśmy. W 15 mamy takie słodkie kolczyki. Kokardeczki w kolorze takim nie to czerwień, nie pomarańcz, nie to burgund. 16. Też nie mamy nic. 17. W 17 mamy kolczyki z napisem ho ho. Jeszcze jednego ho brakuje. 18. Znajduje się tutaj. 18 mamy takie kulki czerwone, kolczyki. 19. No jestem bardzo zniesmaczona i niezadowolona, że tak to jest, że tutaj to nie działa tak jak powinno. 19. No i co ja mam? No powiedzmy, że wyłowię to. W 19 mamy łańcuszek z taką chojneczką. 20. To pewnie będzie z 24 taki zestaw. 20. Mamy w 20 tutaj taki ładny wisiorek. A, to muszę w drugą stronę. Taki ładny wisiorek z takim czerwonym oczkiem. I tutaj mamy takie malutkie kolczyki, czerwone i zielone. 21. Znowu nic nie mamy. 22. Tu coś znaleźliśmy. Do kompletu naszych kolczyków i wisiorka również znajdą się dwa pierścionki. Tak wam zaprezentuję. 23. Zbliżamy się do końca i ja nadal nie jestem zadowolona. 23. Tu jeszcze mi coś wisi skądś. 23. Znaleźliśmy takie ładne kolczyki w kształcie kokardek na prezenty. I 24. I 24 mam dwie rzeczy. W 24 znalazłam kolczyki wiszące kółka z gwiazdeczkami. Również znalazłam pierścionek z gwiazdeczką.
No i teraz, moi drodzy, jak już zakończyłam, to planuję sobie to wyjąć i zobaczyć, o co tu chodzi. Ale patrzcie, to jest zaklejone, nie? I tu tak samo. Więc to fabrycznie musiało być odwrotnie źle włożone. Jestem ciekawa, dajcie znać, czy macie ten kalendarz i czy wam też się taka sytuacja zdarzyła. Ja tutaj wyciągam, bo jeszcze dwie rzeczy tutaj są w środku, zobaczcie. Więc tutaj jeszcze wam pokażę. W jednym z okienek, które nie dało rady otworzyć, tutaj mieliśmy takie śliczne gwiazdki. I w jednym mamy zwykłe, złote kółeczka. A więc przejdźmy do podsumowania tego kalendarza. A więc tak prezentuje się nasz zestaw biżuterii. Myślę, że 39,99 jest to odpowiednia cena za taki zestawik, że nie jest to drogo. Wydaje mi się, że spoko cena, ale no niestety trafiło na mnie, że odwrotnie było włożone fabrycznie, zapakowane źle pudełeczko. Więc nie czułam pełnej satysfakcji otwierania. Nie wiem, co było w 24, mogę po prostu przypuszczać. Nie oglądałam kalendarzy Sinsaya u nikogo, więc nie wiem, jak to wyglądało. Ale jeśli wam się coś takiego zdarzyło i macie ten kalendarz albo inny kolor, to dajcie znać w komentarzu, żebym wiedziała, że nie jestem jedyna. A jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i oczywiście wciśnięciu przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Dobijamy do 1000 i oczywiście zapraszam was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram, tam często też coś wrzucam. I dziękuję wam za dzisiejszy film. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!